Zamień ułamek dziesięty na ułamek zwykły. Zadanie bardzo fajne. Tutaj wkleję nam taką ściągę. Czyli jak tworzymy ten nasz ułamek zwykły, to w liczniku przepisujemy liczbę, którą musimy zamienić na ułamek zwykły, czyli ułamek dziesiętny zapisujemy bez przecinka. W mianowniku wpisujemy 1 i dodajemy tyle zer, ile jest liczb po tym przecinku. Brzmi hardkorowo. Czekaj, poczekaj, poczekaj, daj mi szansę. Tutaj zrobimy taki luźny przykład, czyli 1,2, 3, 4. Zamieniamy tą liczbę na ułamek zwykły. Ułamek zwykły ma kreskę ułamkową i zgodnie z tym tutaj, co przed chwilą powiedziałam, przepisuję ten nasz ułamek dziesiętny, czyli to bez przecinka, czyli tego nie uwzględniam. 1, 2, 3, 4. Tyle. W mianowniku piszę 1 i piszę ilość zer musi być równa ilości miejsc po przecinku. Ile mamy liczb po przecinku? Jedna liczba, druga, trzecia. Raz, dwa, trzy. Koniec tego zadania. Tyle i nic więcej. Więc chodźmy tu. I tak, zauważ, te pierwsze cztery przykłady mają zero z przodu. I przyjęliśmy taką konwencję, że liczba 0,2 to jest po prostu dwójka. 0,25 to jest 25, tak? Więc to się równa. 0,2 to jest 2, czyli na liczniku pisze 2. W mianowniku 1 i ile zer? Patrzę, jest tylko jedna liczba po tym przecinku, czyli 0. Kolejny przykład. Mamy 0,25, czyli 25, więc 25, 1 i ile zer? Raz, 2. Raz, 2. Kolejne. 7, 3, 1 przez 1 i ile zer? Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. To się równa. Przepisuję liczbę 1, 2, 5, 9 i 1 i 0, raz, 2, 3, 4, 0, raz, 2, 3, 4, 0. Tyle. Teraz tutaj są takie przykłady. I tak, pamiętamy, zawsze przepisujemy tą liczbę bez tego przecinka, czyli 1, 1. W mianowniku zawsze, zawsze, podkreślam, zawsze, 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 zawsze. Jest 1 i ile miejsc po przecinku? 1, czyli 10. Kolejne. Przepisuję tą liczbę. 2, 1, 1, 5 w liczniku, w mianowniku. Patrzymy. Piszę 1 i raz, 2 miejsca. 2 zera, przepraszam Ciebie, bo są 2 miejsca po przecinku. Kolejny przykład. 1, 2, 3, 9. To jest ta liczba napisana bez przecinku. Ten nasz ułamek, bez przecinka napisany. I piszemy 1 i ile mamy miejsc po przecinku? 1, czyli 1, 0. Teraz tu przepisujemy 3, 2, 1, 2, 3. Kreska ułamkowa. 1 i ile zer? No to sprawdzamy. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Raz, 2, 3. 3 zera, bo mamy 3 liczby po przecinku. Teraz tutaj jest taki dosyć ciekawy przykład. Dlaczego ciekawy? No bo spójrz, jest 2, 2, 0, 0. Zgodnie z zasadą robimy. 1, ile mamy miejsc po przecinku? Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. I w głowie słyszę takie pytanie z Twoich myśli. Czy mogę te zera skrócić? Tak, ale rzeczywiście, robaczku, mój kochany, możesz to zero skrócić. Nie bój się, nie bój się, co może skracaj. Odpowiadam ja Tobie, Twoim myślom. Wiedzamy tak, 22,10. Kolejne zadanko. Kolejny przykład. 5, 7, 0, 7. Kreska ułamkowa. I co dalej? 1. I ile mamy miejsc po przecinku? Raz, 2, no to siup, 2 zera. No i tutaj kreska ułamkowa, 1, 3, 0, 1, 3, bo to są te liczby tutaj. I w mianowniku 1, i co tam mamy dalej? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3-0, bo są 3 miejsca po przecinku. I to tyle w tym temacie. I jeszcze, jak będziemy mieć takie coś jak nasz ułamek okresowy, to jest jeszcze inna historia i to będzie w kolejnym filmie, bo tam troszkę musimy rozkminić. Więc dla podsumowania. Mamy liczbę na przykład 5, 4, 3, 2, 1, 8 i zamieniam to na ułamek zwykły. Piszę kreskę ułamkową, przepisuję tutaj tą liczbę, którą mam bez przecinka, czyli 5, 4, 3, 2, 1, 8. A w mianowniku piszę 1 i co dalej? Raz, dwa, trzy, zero. Raz, dwa, trzy, zero. Tyle. Więc jak masz jakiekolwiek pytanie, to pytaj. Pytaj, pytaj, ja lubię pytania. No to buziaki, do zobaczenia przy zamianie ułamka dziesiętnego okresowego. To buziaki.